3 maja doszło do wypadku drogowego na wysokości stawów przy ulicy Głównej w Piławie Dolnej. Zderzyły się tam samochody osobowe marki Mazda i Hyundai. Jedna osoba została ranna. W powiecie nie było wolnej karetki, dlatego na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe. Lekarza z LPR-u na miejsce wypadku przywieziono samochodem straży pożarnej, a ranną kobietę do śmigłowca dowieziono policyjnym radiowozem. Poszkodowaną przetransportowano do szpitala specjalistycznego Latawiec w Świdnicy. W dniu dzisiejszym Państwowa Straż Pożarna w Dzierżoniowie o godzinie 19 otrzymała zgłoszenie o zderzeniu dwóch pojazdów w miejscowości Piława Dolna na ulicy Głównej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zgłoszenie potwierdziło się. Było zderzenie dwóch pojazdów osobowych. Droga była zablokowana, ruch się nie odbywał. Osoby poszkodowane opuściły pojazdy przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej. Sytuacja na miejscu wyglądała tak, że jedna osoba poszkodowana wymagała interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Do niej został zadysponowany lotniczy zespół pogotowia ratunkowego. Trzy osoby, które brały jeszcze udział w tym zdarzeniu, nie wymagały interwencji zespołu ratownictwa medycznego. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu kwalifikowanej pomocy osobie poszkodowanej, do, jak można powiedzieć, przylotu lotniczego pogotowia ratunkowego. W zdarzeniu brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z Dzierżoniowa, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z Piławy Górnej oraz zespół lotniczego pogotowia ratunkowego z Wrocławia. Na miejscu w chwili obecnej droga jest nieprzejezdna, sprawę dalszą prowadzi policja.